Cześć wszystkim, cześć Czarosy, jestem Czarousago, Czaro. Witam na moim kanale. Znajdziecie tutaj rzeczy głównie fryzjerskie, ale staram się ten kanał jakby rozwijać cały czas, ewoluować, więc nie zabraknie tutaj vlogów, nie zabraknie pogadanek na różne tematy z życia i no. A mam o czym gadać, myślę, że mam. Tak, także jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam. W ogóle od razu sorry za mój głos, albo jak będę na przykład za cicho czy coś, ale jestem chory, może tego nie widać, ale naprawdę czuję się strasznie. Ale no, chcę zrobić te odcinki. Poza tym ten rok będzie u mnie naprawdę bardzo, bardzo intensywny i nie mogę sobie pozwolić na jakieś dziwne przerwy. A jeszcze aż tak umierający jestem, żeby po prostu nie nagrywać. Także no, jak już pewnie wiecie, albo nie wiecie, to teraz się dowiecie. Jestem fryzjerem i pracuję z ludźmi ponad 11 lat i zdarzały się różne śmieszne sytuacje. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o tekstach, najlepszych tekstach moich klientek, z którymi czasami po prostu mamy ubaw popachy, a tak naprawdę one czasami się skapują kilka sekund po tym, co powiedziały, jakoś tak. Nie wiem, czy to zdanie miało sens, ale jestem chory, to wybaczcie mi. Także dzisiaj przedstawię wam 5 tekstów, które ostatnio tak mi się przypomniały. Jeśli odcinek wam się spodoba, to oczywiście dajcie znać, kciuk w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. I jeśli będziecie chcieli kolejny podobny odcinek o takich tekstach, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. A więc zaczynamy. Jeden ze śmieszniejszych tekstów, które ostatnio usłyszałem, to była sytuacja, jak przyszła do mnie moja stała klientka, która jest w zasadzie w moim wieku. No i wiecie, ona przychodzi tam, hej, hej, bla, bla, pełno ludzi. I ja mówię, co tam u ciebie? Ciaro, jestem taka zjebana. Ale sposób, w jaki ona to powiedziała, to było po prostu niesamowite, wiecie. I zaczęliśmy się tak śmiać od razu i już nie była zjebana, już była zajebista. Znaczy jest zajebista, ale wiecie o co chodzi, że nie była taka bo miała tam ciężki dzień i w ogóle, ale to tak śmiesznie powiedziała, po prostu tak się rozłożyła na tym krześle. A te krzesła u mnie w pracy są takie ogromne w zasadzie fotele, co ma swoje plusy, ale ma też minusy, jak wszystko. No i wiecie, no i to było ogólnie śmieszne. Może to teraz z tej perspektywy nie wygląda śmiesznie, ale w sposób, w jaki ona to powiedziała, był naprawdę niesamowity. Więc JJ, jeśli to oglądasz, to pozdrawiam cię. Jedna z moich stałych klientek, którą też serdecznie pozdrawiam, jeśli to ogląda, to ma taki tekst w zasadzie za każdym razem. I najlepsze jest to, że nie tylko na swoje włosy i nie na siebie, ale najczęściej. No i tak, wizyta nasza się zaczyna w taki sposób, że no moja klientka sobie siada, tam rozmawiamy, bla bla, i nagle jest tak, no nie, no ja wyglądam jak czarownica, no ja czarownica, no te włosy są jak czupiradło, czarownica po prostu, czarownica. Zawsze ta czarownica w ogóle wygląda jak czarownica, włosy są jak czarownica, włosy się zachowują jak czarownica, włosy się układają jak czarownica, więc wiecie, ogólnie to są takie śmieszne sytuacje. No i też jakiś czas temu była ze swoją córką i jej córka spuściła sobie, wiecie, takiego koka domowego i moja klientka, no wyglądasz jak czarownica. Czarownica to jest odpowiedź na wszystko, więc jeśli oglądasz ten odcinek, serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia i do spotkania czarownicowego niedługo. Może zrobimy jakiś sabat czarownic, a ja wierzę w jakieś różne dziwne rzeczy. Kolejny tekst, który dość często się przejawia u mnie w pracy i mówią to różne klientki i nowe i stałe i takie świeże, które już kilka razy były, no różne, w zasadzie dużo to osób mówi. Najczęściej jest to związane z odrostem przy blondynkach, które na przykład mają czarny odrost, albo przy brunetkach, które mają biały odrost, czyli mają siwe włosy. I tekst brzmi następująco. Wyglądam jak gówno, wyglądam jak gówno, weź zamaluj mi ten biały odrost, zamaluj mi to gówno. No wygląda, nie no, wyglądam jak gówno. Moja, wyglądam jak gówno. Nie, wyglądam jak gówno, zamaluj mi to. To jest też w ogóle hit i w ogóle każda z klientek mówi to jakby w inny sposób, ale to jest tak śmieszne, znaczy nie wszystkie tak mówią, tak? Tylko mówię o tych, które to mówią. Ale każda z tych klientek, które mówią ten tekst, mówi go trochę inaczej, ale to zawsze mnie tak rozbawia, bo one w ogóle nie wyglądają jak gówno, oczywiście nigdy. No ale wiem, każdy z nas pewnie czasami, albo wielu z nas, wiele z nas czasami siada przed lustrem, bo coś takiego tak, o Boże, wyglądam jak gówno. No, myślę, że większość osób tak po prostu czasami ma, ale wiecie, ten odrost czasami ma naprawdę milimetr, go ledwo widać, trzeba po prostu tak się przybliżyć. No. Także czasami to jest przesada, więc moje drogie klientki, nie wyglądacie jak gówno. Po prostu tak się czujecie czasami, ale to nie ma nic wspólnego z wyglądem. No ale wiadomo, że każdy siebie ocenia dużo gorzej. W ogóle wiecie, że my jako my, czyli na przykład ja,
widzę siebie o 25% gorzej niż ludzie mnie odbierają. Jakieś tam badania z tym były. Szukałem tego, ale nie mogłem znaleźć, ale podobno coś takiego jest, że właśnie inni widzą na przykład mnie, przynajmniej tak, z tych badań wynika, 25% lepiej. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale coś takiego było, że my, jako my, do siebie jesteśmy bardzo, bardzo krytyczni. Może to też jest spowodowane tym, że widzimy swoje ciało, siebie na co dzień przez tyle lat i widzimy wszystkie swoje niedoskonałości. A przecież nie wszystkie niedoskonałości widać na pierwszy rzut oka. Czasami na przykład jak ktoś powie komuś o swojej niedoskonałości czy kompleksie, to dopiero wtedy, faktycznie, naprawdę tak masz. A wcześniej, 15 lat, w ogóle nikt nic nie wiedział. Dlatego pamiętajcie, nie mówcie o swoich kompleksach z wszystkim i nie mówcie o tym zawsze. Kolejny tekst, który jest dosyć śmieszny i powszechny. Najczęściej przy osobach, które mają bardzo delikatne... Kolejny tekst, który jest dosyć częsty i powszechny i dotyczy najczęściej osób, klientek, klientów, które mają bardzo delikatne i cienkie włosy, to jest tekst, który brzmi... Błagam, kurwa, wyczaruj mi coś z tego, bo ja dostanę szału. Weź, zrób coś z tych trzech piór. I ogólnie często rozumiem ich takie, wiecie, frustracje i w ogóle, bo czasami te włosy naprawdę są mega, mega cienkie i delikatne, rzadkie. I często, uwierzcie mi, wbrew pozorom, przy takich włosach trzeba poświęcić trochę pracy, uwagi i nie jest to takie łatwe. To nie jest tylko, że sobie ciachnę tu i będzie zajebiście. Nie, przy takich włosach trzeba czasami więcej popracować niż przy jakichś grubych i w ogóle, żeby tej osoby nie skrzywdzić. No bo nie oszukujmy się, osobę, która ma delikatne włosy, no łatwiej skrzywdzić niż takie, która ma tych włosów o wiele, 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 wiele więcej. Także nie dziwię się, że przychodzą czasami i zrób coś z tym! Bo często fryzjerzy na przykład, no, ponosi ich wyobraźnię i robią na tych włosach takie fryzury, które, no, które są straszne. Pamiętajmy, że nie każde włosy nadają się do wszystkich fryzur. Niektóre włosy są tylko stworzone do kilku i więcej nie można zrobić. Znaczy, nie można. Można, ale kończy to się zazwyczaj źle. I na dzisiaj ostatni tekst, który jest moim hitem. Ostatni po prostu. Najbardziej tak mi zapadł w pamięci i w ogóle mnie tak rozśmieszył, że ja po prostu się popłakałem prawie, że... Potem płakaliśmy razem z moją klientką, więc pozdrawiam, jeśli to ogląda też. To był tekst, że wiecie, mam taką klientkę, która jest urodziwą kobietą, ma długie, piękne, blond włosy w takim naturalnym kolorze. Znaczy farbujemy, ale mam taki naturalny, no nieważne. Urodziwa, ładna kobieta z długimi, pięknymi włosami. Siedzi sobie przed lustrem, ja przygotowuję tam mieszankę do koloryzacji, w ogóle przychodzę, stawiam tą miseczkę z farbą, no i zaczynam tam te włosy robić. Znaczy, chcę zacząć robić, a moja klientka tak patrzy w to lustro na siebie i mówi do mnie: no zobacz, Ciaro, ja wyglądam jak fiut. Słuchajcie, ona to powiedziała, ja myślałem, że ja pieprzę tam po prostu ze śmiechu. No ja wyglądam jak fiut, nie? Ale wyglądam jak fiut, nie? I tak jeszcze ona poważnie do mnie: wyglądam jak fiut, nie? A ja tak: nie! Takiego fiuta jeszcze nie widziałem. Chociaż to brzmi w ogóle dziwnie, ale no wyglądam jak fiut, rozumiecie? Wyglądam jak fiut. I w ogóle, no, wyglądam jak fiut, nie? Ale jak zobacz, jak fiut wyglądam. Ja mówię: nie wyglądasz jak fiut, naprawdę nie wyglądasz jak fiut. I tym razem też się to mówię: nie wyglądasz jak fiut, uwierz mi. Tak nie wygląda fiut. No. Naprawdę. No, nawet gdybyś chciała, to uwierz mi, że daleko ci do wyglądu fiuta, co jest w zasadzie pozytywne, tak? Bo wyglądasz jak piękna, no jesteś piękną, urodziwą kobietą i tego się trzymajmy. Żadnym fiutem nie jesteś. I raczej nie będziesz, chociaż różnie w życiu bywa. No, także też Cię pozdrawiam. Pamiętaj, nie wyglądasz jak fiut, tylko wyglądasz pięknie, wyglądasz super, zjawiskowo, więc... Thank you mind. Tak, moi drodzy, to teksty, które najbardziej ostatnio zapamiętałem. Jeśli mi się jeszcze jakieś przypomną, to oczywiście sobie je zapiszę wszystkie. A jeśli Wy chcielibyście podobny odcinek z takimi tekstami, które mi się przypomną, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. I jeśli film Wam się podobał, to oczywiście zostawcie kciuka w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Obok subskrypcji kliknijcie dzwonek, żeby być na bieżąco z moimi filmami i materiałami. A my widzimy się w kolejnym odcinku już za kilka dni. Także trzymajcie się, hej!